Dobry wieczór. Cóż za emocje? Co za uczucie? Ostatni live w tej części kampanii. Spotykaliśmy się tutaj przez prawie pół roku na live'ach porannych, na live'ach wieczornych, w różnych konfiguracjach, na live'ach niespodziewanych. Jutro nie będzie mi wolno tego zrobić. Podobnie w niedzielę. W niedzielę live'y zdarzały się rzadko, ale jednak zdarzały się. No a poza tym to dziwne uczucie, kiedy prawo zabrania ci robić tego, co bardzo lubisz robić, czyli po prostu komunikować się z wami właśnie w ten sposób. To dziwne uczucie. Ale mam nadzieję, że zrobimy wszystko, żebyśmy mogli spotykać się na tych live'ach jeszcze w przyszłym tygodniu i w następnych tygodniach i wtedy, kiedy już dzięki wam, dzięki waszym głosom zostanę prezydentem. Bo głęboko wierzę, że to jest możliwe. To, co wydarzyło się w ciągu ostatnich paru dni, zwłaszcza tych dwóch ostatnich, jest zupełnie niesłychane. Tak jak mówiłem dzisiaj u pani Olejnik, redaktor Moniki Olejnik w programie, jeżdżąc po Polsce miałem różne spotkania. Wszystkie były bardzo fajne. Nie pamiętam złych spotkań w tej kampanii. Ale to, co działo się przez ostatnie 2-3 dni, to przechodzi ludzkie pojęcie. Takiej temperatury, takiej energii, takiego zaangażowania ludzi nie widziałem w tej kampanii jeszcze nigdy. Coś pękło, coś się zmieniło, coś nagle ruszyło, nie wiem co. Ludzie przestali się krępować, wstydzić, podjęli wreszcie decyzję. Nie wiem, co się w nich wydarzyło, ale coś się wydarzyło i sprawiło, że już nawet niespecjalnie będące naszymi bohaterami sondażownie zaczęły pokazywać w ciągu ostatniego tygodnia wzrosty po 3-4%. Mamy 3% wzrostu w sondażu Kantara dla TVN, który zawsze genialnie opisuje kandydata Platformy. Tu kandydat Platformy spadł 5 i myśmy wzrośli 3. Dzisiaj w kolejnym sondażu dla Onetu my rośniemy o 4 punkty i pewnie gdybyśmy mieli jeszcze parę dni, to pewnie roślibyśmy i rośli i rośli, ale my widocznie jesteśmy w optymalnym momencie, żeby urosnąć na niedzielę tak, jak powinniśmy urosnąć i zrobić tę robotę, którą powinniśmy zrobić. Ja tak jak powiedziałem, bardzo będę zadowolony, uznam za nasz wielki sukces, jeżeli w Exit Polsach, czyli w tych sondażach, które zobaczymy o 21, zobaczę dwójkę z przodu. Uznam, że zrobiliśmy naprawdę wspaniałą robotę. A później cierpliwie poczekamy na ostateczne efekty liczenia głosów przez Państwową Komisję Wyborczą, bo żadne sondaże nie są dla nas miarodajne. Nawet te exit polsy będą miarodajne dopiero wyniki, te, które przedstawi nam PKW. I wtedy zaczniemy świętować. Dzisiaj miałem w czasie tej agitacji ulicznej rozmowy z bardzo wieloma osobami. Z tymi, którzy na przykład decydowali się głosować na kandydata Platformy Obywatelskiej, którzy się wahali pomiędzy mną a nim. Kiedy pytałem ich, dlaczego wahają się, powiedzieli, no ale on ma większe szanse pokonać Dudę. Więc ja im tłumaczyłem, że jest dokładnie odwrotnie. No my nie jesteśmy przekonani, ale on ma większe szanse, a nam chodzi o odsunięcie Dudy. No nie, bo wybory prezydenckie, i powtarzam to do znudzenia, nie wygrywa się w pierwszej turze, tylko w drugiej turze. Najważniejsze jest to, kto ma największe szanse wygrać z Dudą w drugiej turze. I to jestem ja. Jeżeli dla kogoś najważniejsze jest to, kto ma jaki program, to my mamy najlepszy program, 14 dokumentów. Tak jak dzisiaj mówiłem pod Belwederem na tym wspaniałym spotkaniu, 14 dokumentów, których nie napisał nikt przez ostatnią dekadę. Na pewno nie ma tak kompletnej wizji Polski przez ostatnią dekadę napisanej, jak myśmy stworzyli w naszym społecznym ruchu. I to wyście stworzyli, to wyście nas napędzili, to wyście sprawili, że nam się chciało. Wiecie, piszecie codziennie w wiadomościach, które wysyłacie do nas. Udało mi się przekonać jeszcze 2 osoby, jeszcze 3, jeszcze 4, jeszcze 5. Bardzo dobrze. Wykorzystajcie ten czas do północy na maksa. Później nikt nie będzie jutro tam patrzył, co robicie u siebie w domach. Są wasze domy prywatne i możecie z rodziną zawsze rozmawiać o wszystkim. Natomiast nie wolno agitować publicznie. Nie zamierzamy tego robić. Zawieszamy całą agitację oczywiście aż do 21 w niedzielę, kiedy znowu będziemy mogli otwarcie mówić o polityce. Natomiast wy jesteście do dzisiaj jeszcze, macie możliwość robienia tego, co my. Za chwilę ruszamy znowu na ulicę Warszawy i będziemy dalej przekonywać. Do oporu. Może jeszcze ten jeden człowiek gdzieś tam chodzi po ulicach, którego musimy przekonać i którego brakuje nam do wyborczego zwycięstwa. W tym miejscu chciałem też bardzo przeprosić wszystkich tych, którzy czekali dzisiaj na mnie pod Galerią Wileńską. Byliśmy umówieni, to prawda. Ja próbowałem wam to powiedzieć, ale nie słyszeliście pewnie, bo tam było dość głośno, że muszę jechać do TVN-u
na wywiad z Moniką Olejnik. Oni w ostatniej chwili zmienili decyzję. Mieliśmy to grać zdalnie ze Stadionu Narodowego, który jest bardzo blisko Dworca Wileńskiego, ale okazało się, że musimy ze względu na burzę, bo bali się po prostu o jakość połączenia i bali się o pogodę, przejechać na Wiertniczą do TVN-u i stamtąd nagrywać to łączenie. Więc bardzo Was przepraszam, bo wiem, że czekaliście. Jeżeli ktoś z Was jeszcze może, to zapraszam na 22:30 pod Sezam na Świętokrzyskiej. Stamtąd ruszymy w ostatnim w tej części kampanii spacerze przez Chmielną Nowy Świat aż do naszego biura na Nowym Świecie, gdzie przed północą skończymy oficjalnie ten etap kampanii i pójdziemy spać, odpoczywać, być z naszymi rodzinami, grillować z sąsiadami, tak aby spotkać się na wieczorze wyborczym w niedzielny wieczór. Zrobiliśmy nieprawdopodobną rzecz, niebywałą rzecz. Zbudowaliśmy w tych 6 miesięcy wspólnotę. Wspólnotę. Tego się nie kupi za żadne pieniądze. I możecie mieć dzisiaj prezydenta, który wniesie do Pałacu Prezydenckiego partię. A ja Wam proponuję, żebyście mieli takiego, który wniesie wspólnotę i pokazał Wam przez tych 6 miesięcy, że potrafi ją zbudować razem z Wami, że wie, jak to się robi, że wie, jak łączyć ze sobą ludzi, że nie jest idealny. Oczywiście, że ja nie jestem. Jestem cholerykiem. Czasami zdarza mi się powiedzieć o jedno słowo czy zdanie za dużo, ale umiem zrobić to, że spotkaliście się. I to jest rzecz, która nie byłaby możliwa, gdyby nie ta kampania. Myśmy już zrobili ten sukces. Myśmy już pokazali, że nasze, jak nam mówią, nie ma zaplecza politycznego, nie ma kompetencji. To jest nasza największa kompetencja. Nie tylko świetny program, ale umiejętność połączenia Polaków ponad podziałami. To jest rzecz, której żadna partia nie kupi za żadne pieniądze i żadna partia nigdy potrafić nie będzie. A więc jeżeli możecie, to na tej ostatniej prostej przekonajcie jeszcze, kogo się da, do tego, że ta opcja jest lepsza do Polski z każdej perspektywy. Bo ma pomysł na Polskę, bo wie, jak tę Polskę połatać i zjednoczyć i wie, jak zakończyć tę prezydenturę, która powinna jak najszybciej się zakończyć. 3 w jednym, za jednym krzyżykiem, postawionym przy kratce z numerem 4 na karcie wyborczej w tę niedzielę. I jeszcze jedną mam do Was prośbę, jeżeli mogę na koniec. Nie na koniec live'a, tylko na koniec mojej przemowy wstępnej. Słuchajcie, to rzućcie się do zbiórki, jeżeli jeszcze możecie. Myśmy zainwestowali wszystkie możliwe race, żeśmy odpalili w tym tygodniu. Docieraliśmy do setek i tysięcy ludzi dzięki specjalnym narzędziom internetowym, SMS-owym i mailowym. Musimy dziś dobić do 2,5 miliona złotych. 2,5 miliona złotych to jest nasz cel, który musimy dzisiaj osiągnąć, a więc proszę Was na wielki finał, a co zostanie, to się przyda przecież na drugą turę, na wielki finał dorzućcie się jeszcze na tej ostatniej prostej, żebyśmy mogli pozapłacać te wszystkie rachunki, które teraz mamy, bo rzuciliśmy wszystkie narzędzia na rynek, tak żeby ten piątek, jak to niektórzy teraz zrobili taką akcję w naszych biurach, piąteczek dla Szymona, która dzisiaj trwała w całym kraju, wszystkie nasze oddziały pracowały na full, ludzie wolne pobrali z pracy, wczoraj szykowali do 2 w nocy materiał. Widzieliście kiedyś coś takiego dla partii politycznej? Ja nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Więc proszę Was bardzo, wejdźcie teraz na stronę wspierajhołownia2020.pl i symbolicznie 5-złotówką, 10-złotówką zasilcie ten nasz wyborczy fundusz, bo myśmy już naprawdę zrobili, co tylko możemy. I teraz wszystko jest tylko i wyłącznie w Waszych rękach. To Wy jesteście moimi mediami, to Wy jesteście naszymi sponsorami, to Wy jesteście tym wszystkim, co pozwala nam dalej funkcjonować i tę niedzielę wieść, znaczy i te nadzieje wieść do tej niedzieli. Ja myślę, że my im zrobimy niespodziankę, że my im zrobimy takiego psikusa, na którego oni nie są jeszcze gotowi. Ale wiecie, mówiłem to już po ilu wywiadach, które ja teraz toczę przecież tonami przez ostatnie dni. Słyszę od przecież moich byłych kolegów dziennikarzy z takim błyskiem wokół. Kurde, wiesz co, ale jakby ci się udało, to by dopiero było. Ale by było, ale by się działo i uśmiech od ucha do ucha. To jest właśnie ta nadzieja, którą musimy obudzić. Wiecie, ilu ludzi chodzi po świecie, którzy mówią, a no wie pan, ale to no jednak lepiej, tak strategicznie, tak bez... Zrobiliśmy ulotki, w których mówimy, słuchaj, w pierwszej turze głosuj sercem. Nie ma głosów zmarnowanych. Kto ci się podoba, na tego głosuj, do tego służy pierwsza tura, a w drugiej turze i tak będzie albo Trzaskowski, albo ja z Dudą walczyć. Więc zdecydujesz, jeżeli przejdzie Trzaskowski, będziesz mógł nadal głosować na Trzaskowskiego. A jeżeli przejdę ja, to będziesz głosował po raz drugi na swojego kandydata. Nic nie tracisz. Wszystko możesz zyskać. Proste, logiczne, proste. Używajcie tego, proszę, tego argumentu też w rozmowach z tymi, z którymi będziecie rozmawiać, bo musimy rozcieńczyć tę całą propagandę, którą Platforma, już mówiąc zupełnie wprost, rozsiewa, że nie ma dziś dla Polski innego wyjścia. Lubisz czy nie lubisz, tylko ich kandydat. Nieprawda. Kłamstwo. Manipulacja.
Trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że dzisiaj mamy wszystkie opcje na stole i wszystkie opcje są otwarte, że nie jesteśmy zacementowani tylko i wyłącznie między jednym a drugim, między Scyllą a Charybdą polskiej polityki. Słuchajcie, dzięki za te udostępnienia, bo widzę, że publiczność nam rośnie, jest nas już 14 tysięcy prawie, z czego się oczywiście bardzo, 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 bardzo cieszę. A ja wam chciałem też podziękować, bo zwłaszcza w tych ostatnich dniach widziałem tak nieprawdopodobny ruch społeczny. Wiecie, ja założyłem dwie fundacje, obserwowałem, jeździłem po kraju, spotykałem ludzi. Tak nieprawdopodobny ruch społeczny. Jak wy się potraficie o siebie zatroszczyć? Jak wy się potrafiliście o nas zatroszczyć, o naszą ekipę kamperową, o mnie, o to, żeby wszystko przebiegło wspaniale? To jest coś nie do pomyślenia. Naprawdę. Jestem pod wielkim wrażeniem waszej pomysłowości, kreatywności. I przecież zobaczcie, w tych naszych biurach, w tych naszych wspólnotach, że tak powiem, wolontariuszy Szymona, ekipy Szymona, byli ludzie i z prawa, i z lewa. Ludzie, którzy głosowali i nie głosowali, zaangażowani politycznie i nigdy nie zaangażowani politycznie. I mówią, co się z nami stało? Co ty z nami zrobiłeś? Co myśmy z sobą zrobili? Że nagle zaczynamy chcieć innej Polski i zaczynamy ją budować. Teraz musimy tylko zrobić tak, żebyśmy mogli przemnożyć to, co umiemy. I pokazaliśmy całemu światu. Przez potencjał, jaki daje Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej. Wierzę, że to zrobimy. I wierzę, jestem o tym głęboko przekonany, że możemy wygrać. I jeszcze ostatnia rzecz z tych argumentów, które muszę wam przedstawić, to sondaże jeszcze po raz kolejny. Wiecie, ja się wyspecjalizowałem już w sondażach. Poczytałem sobie historyczne. To nie jest tylko to, te 12% Kukiza, z których zrobił 21%, ostatni sondaż versus jego wynik wyborczy. To też jest moje głębokie przeświadczenie o naszym głębokim niedoszacowaniu w sondażach, ale to jest też to, co dzisiaj sobie poczytałem o roku 15, w którym pierwszym sondażem, który pokazał zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach nad Komorowskim, było Exit Polls. Czyli te sondaże, które się robi przy wyjściu z lokalu wyborczego, gdzie 50 tysięcy ludzi z 500 lokali wyborczych jest przepytanych, jeżeli powie, to powie, na kogo głosowało. Wcześniej wszystkie sondaże pokazywały wygraną Komorowskiego. Różnica między tym, co mówiły sondaże, a tym, co Duda pokazał, była 6-7 punktów procentowych, a w niektórych wypadkach nawet 8 czy 10. Więc sondaże nie wybierają prezydenta Rzeczpospolitej. One kształtują niestety rzeczywistość i partie polityczne wykorzystują to, zamawiając te sondaże do manipulowania nami w tej chwili. I to też trzeba wprost powiedzieć. I kiedyś napiszę o tym w książce bardzo dokładnie, opisując tę kampanię. Natomiast sondaże, to nie sondaże wybierają prezydenta. Prezydenta wybieracie wy, obywatele Rzeczpospolitej. Nie publicyści warszawscy. Na razie mówiąc, widziałem, że Tomasz Lis nam dzisiaj gratulował eventu na Twitterze. Może dlatego, że mu napisałem wczoraj na Facebooku, że chyba, już mówiąc wprost, powinien zjeść Snickersa, bo nie jest sobą. Ja go nie poznaję, jak ta żółć i hejt go zalewa. No, widzę, że po tamtej stronie to nie tylko jego zresztą. Czytałem u Hołdysa, jak pisał o tym, że jesteśmy jak żółta zaraza i wiele jeszcze innych wzmożeń jest po tamtej stronie, która nie uznaje mesjanistycznych kompetencji kandydata Platformy Obywatelskiej, tylko o mój Boże, co za historia. Wolni obywatele mają prawo głosować na kogoś innego i z niego korzystają, prawda? Co to w ogóle, jak to można? A nie na tego, na kogo oni każą. Będziemy głosować na kogo chcemy. Będziemy szanować wszystkich innych, ale głosować będziemy na tego, na kogo chcemy. I proszę już z całym szacunkiem dla PiSu i Platformy nie mącić nam w mózgach i nie robić nam i nie robić z nas dzieci, którym trzeba podać przerzutą papkę albo z jednej, albo z drugiej rurki. Miałem tyle fajnych rozmów dzisiaj z ludźmi na ulicach, w Warszawie, w Grodzisku Mazowieckim, wcześniej w Łodzi, przecież dzisiaj od 6.30, no ja od 6.45 przyznam się, przespałem dzisiaj budzik, bo wczoraj skończyliśmy robotę o 1.00, a mieliśmy trasę naprawdę niezwykle intensywną, super spotkanie w Piotrkowie, więc miałem być o 6.30, ruszyłem na przystanki tramwaje w Łodzi o 6.45, ale mieliśmy super rozmowy, naprawdę, jakie rozmowy mieliśmy dzisiaj w Warszawie na Zbawiksie, który można by było powiedzieć, że nie jest naturalnym miejscem kandydata o moim profilu, ale udało się naprawdę genialnie. Z jakim tłumem dzisiaj szliśmy przez Warszawę, nie tylko w obstawie policji, ale po prostu z, nie wiem, czy tam było 100 czy 200 osób, z którymi maszerowaliśmy, robiliśmy sobie zdjęcia. Wiecie, to są absolutnie niezapomniane chwile. Serdecznie wam dziękuję za to, że zrobiliśmy wspólnotę,
że zrobiliśmy fantastyczny program dla Polski na pokolenia, że zbudowaliśmy nieprawdopodobny potencjał takiego działania obywatelskiego. Ilu ludziom wspaniale pomogliście. Dziękuję Wam za to wszystkim naszym ekipom, od ekipy Zagranica przez wszystkie ekipy ze wszystkich województw. Genialne ekipy, wspaniali ludzie. Nigdy nie będzie można zmarnować tego potencjału. Ale teraz zróbmy wszystko, jeszcze jedną osobę, jeszcze dwie, jeszcze pięć, żebyśmy teraz mogli to przemnożyć przez siłę, którą daje prezydent Rzeczpospolitej. Żebyśmy cieszyli się i byli po prostu pijani szczęściem we wtorek, kiedy się okaże, jakie miny mają ci, którzy mówili, że jesteśmy zakleszczeni między PiS-em a Platformą, że nie ma dla nas wyjścia. Jest wyjście. Otwórzcie je dzisiaj jeszcze przed kimś. Zróbcie tę robotę. Bardzo Was o to proszę. Dzisiaj chodziły za mną, nie widzieliście może tego, bo nie było transmisji, dwójka dzieci, takie na oko, około 10 lat, Filip i Natalia, przez całą trasę po Warszawie i powiedzieli mi, że oni głosowali na Dudę, ale już go nie lubią i że teraz głosują na mnie i są do tego bardzo mocno przekonani. Bardzo mnie ta deklaracja ucieszyła, a powiedziałem, że widzę, a powiedziałem to dlatego, że widzę tutaj panią Doris Rubinowską, która pisze, moja córka spytała, czy może iść ze mną zagłosować na pana. Ja na to, że może iść, ale zagłosować niestety nie, bo ma 11 lat. Była bardzo zawiedziona. Trzeba będzie coś pomyśleć nad tymi prawami wyborczymi od 5 roku życia, coś czuję po tej kampanii. Anna Torzyńska, nawiasem mówiąc, dzieci czasami bywają dużo mądrzejsze od swoich rodziców. Popatrzcie na moją manię i na mnie. Jestem emerytką, nigdy jeszcze nie przeżyłam tak pięknej kampanii, jaką pan stworzył. Szacunek, panie Szymonie, idziemy z mężem głosować na pana. Dziękujemy. Becia pisze, wieszając dzisiaj plakaty, ludzie sami zaczepiają nas i chcą naklejki na samochód lub banery, chętni są agitować. Tak jest, myśmy dzisiaj, co drugi samochód na nas trąbił, machał, robił zdjęcia, coś się ruszyło, wiecie, coś pękło w ciągu tych ostatnich dwóch dni. Coś się w ludziach zadziało takiego, nie wiem co to jest, ja nie umiem tego jeszcze nazwać, ale coś się zadziało, coś czego nie było przez tych 6 miesięcy. Widocznie na to musieliśmy pracować całe te 6 miesięcy, że to teraz pęka, że teraz ta kula śnieżna rusza. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, bo mówię, 25 lat opisuje świat, a jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Tak czystej energii, która się kompletnie wymyka jakimkolwiek opisom, jakimkolwiek próbom. Ja nawet nie wiem, jak to nazwać, nie mam słów. Wiecie, ja całe życie robię w słowach. Zarabiałem na życie przez 30 lat słowami. I nie umiem tego napisać, nie umiem tego zamknąć w jakąś definicję. Jestem ciekaw, może pokażą nam się te słowa po niedzieli. Może będziemy umieli wtedy to powiedzieć. Może na niedzielę szykuje się naprawdę niespodzianka, która jeszcze dzisiaj musi pozostać bez słów. Skonkretyzuje się, zwerbalizuje się właśnie wtedy. Dzisiaj pan Pawlak mówił, żeby głosować sercem i rozumem. Waldemar Pawlak? Wspaniale. Cieszę się, że nas wspiera. Wielu innych nas wspiera też, nawet może jeszcze o tym nie wiedząc, ale będzie dobrze. Dzisiaj mnie bardzo wzruszył też Instagram Leszka Lichoty, bardzo lubianego przeze mnie aktora, który wyraził mi swoje poparcie w bardzo fajnych słowach. Wojtek Kalalus też, wspaniały aktor, też bardzo fajnie mnie poparł. Bardzo fajni ludzie w ogóle. Jesteśmy w dobrym towarzystwie, muszę to powiedzieć. Bardzo mi się to podoba. Pan Saramonowicz napisał, że zagłosuje na tego, kto ma więcej w sondażach. No tak, Andrzej wykonał taki rozkrok. My się znamy i bardzo lubimy, mam wrażenie, ale tego rozkroku jego nie rozumiem i napisałem mu to wprost w komentarzach. Ale no to oczywiście żyjemy w wolnym kraju, każdy może głosować tak, jak chce. A jak ja się cieszę, i pisze Iwona Sommerfeld, że jesteśmy żółtą zarazą, mogę być i dżumą, bo my żółtki dzięki panu znaliśmy się pozytywnie po całym świecie. Wiecie, ja jestem szczepiony na żółtą zarazę, czyli na żółtą febrę, na żółtą gorączkę. Chyba za jakieś 2-3 lata mi wygaśnie to szczepienie. Muszę się jeszcze raz, będę raz poprawić, będę musiał ze względu na wyjazdy do Afryki. Ale myślę, że to nie jest, że i tak ja jestem częścią tej żółtej rewolucji. Wczoraj po spotkaniu z panem w Radomiu, lider radomskiego ruchu, pana Tanajno, oficjalnie potwierdził, że przechodzi do ekipy Szymona, jest nas coraz więcej. Bardzo się cieszę z tego, tak? Byłem świadkiem tego. Może widzieliście w Radomiu, jak przyszli od Andrzeja Dudy i mówili, że co to ze mnie za katolik, bo Jezus kazał się przyznawać do wiary, a ja im powiedziałem, że Jezus też powiedział, że co Bogu boskie, a co Cezarowi cezarskie. No i też mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję. Bogumiła Siekierzyńska, dostałem wiadomość od znajomych i rodziny potwierdzające, że oni też idą głosować na Szymona, żółta rewolucja. Bardzo się cieszę. Agnieszka Maćkowiak, tylko spokojnie, bardzo proszę. Ja nerwowo nie wytrzymam, nie mogę się doczekać finiszu. Kampania, która dla mnie jest ewenementem w historii, żółta rewolucja rozlała się już na całą Polskę. Jestem dumna, że za panem stoję. I takich wiadomości schodzi mnóstwo, 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 mnóstwo. A ja mam też dla was niespodziankę. Poznajcie pewną bardzo... Oj, coś tu... Nic nie zepsułaś, chodź.
powinienem zrobić tego live'a w poziomie, to byśmy się bardziej zmieścili, ale teraz możesz też... Co ty się do mnie przesuń, bo... Dobrze, ja się przesunę, ale to... Wiesz? Okej. Jesteś? Nie mam, O, jesteś. Cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór, jest z nami Ula. Z Ulą... Z Ulą przeszliśmy w tych parę miesięcy naprawdę długą drogę. Bardzo mnie wspierała, bardzo dużo musiała poświęcić z naszego życia i prywatnego, i energii, i siły, i tego wszystkiego, co musieliśmy dać, co musieliśmy położyć na stole, żeby ten projekt się udał. Wiesz co, no jesteś po prostu wielka. Dziękuję. Jesteś musiałam wielka. To zrobić. No, tak powstąpią osoby, które się kochają, które się wspierają, a ja w ciebie nie tylko wierzę, ale też jestem z tobą od samego początku i będę do końca sobie wszystkiego. Ula jest naprawdę wielką siłą i wielkim oparciem, wielkim wsparciem. Wiecie, no myśmy zaryzykowali i położyli na stole wszystko. Ja nie jestem politykiem, który gdyby coś, gdyby nie daj Boże, to sobie wróci do bycia prezesem partii, zostanie wiceministrem środowiska albo pójdzie do zarządu Orlenu, tylko myśmy zaryzykowali wszystko. Zaryzykowaliśmy nasze pieniądze, nasz czas, naszą energię, czasami czas, którego nie mogliśmy spędzić z naszym dzieckiem, a bardzo za nami tęskniło. Zaryzykowaliśmy to wszystko, bo wiedzieliśmy, że warto. I dzisiaj patrząc na was, wiemy, że warto, że stworzyliśmy rzecz niebywałą, a że będzie jeszcze bardziej warto, jeżeli się okaże, że będziemy mogli dalej służyć Polsce jako para prezydencka. Wierzę, że tak będzie. Ula, powiedz, jak było w tej kampanii. Było ciężko, nie? Było ciężko, oczywiście, że było ciężko, ale to chyba nie jestem osamotniona w tej trudnej walce. Aby się przesunąć bliżej. Jeszcze? Ja się przesunę. Postaram się, wiesz? Tak? Tak. Ale chyba nie jestem jedyną osobą, której było ciężko, bo patrząc na to, jaki wkład wszyscy wnieśli w tą kampanię i osoby z ekipy Szymona i osoby, które też może były cichymi wspierającymi, czyli właśnie ich rodziny, tych osób, które uczestniczyły aktywnie w kampanii. Więc podejrzewam, że wiecie, co to znaczy, jak wszyscy jesteśmy zmęczeni, ale tak jak Szymon powiedział, było warto, jest warto, bo mamy wspólny cel i ja w ten cel wierzę, dlatego wydaje mi się, że czerpię skąd siły z tego właśnie celu naszego wspólnego, bo inaczej nie byłoby to możliwe, żeby normalny człowiek tyle wytrzymał, tyle trudów w tej kampanii. Pisze pani, zaraz... Pisze pani Kamila Zelmanowska. Kiedyś zapytałam pana Szymona, co może pani nam zaoferować, potem poczytałam o pani, jest pani po prostu bombowa, życzę dużo szczęścia i trzymam kciuki za niedzielę. Pani Urszula, dziś zrobiłam, o proszę bardzo, około 50 km zaplakatowanym autem przez Szymona Hołownię, już żyję w wielkim stresie, nie wiem jak przeżyję do niedzieli wieczór, tylko Szymon i nikt inny, o mój Boże. Pani Ewelina, dziękuję pani Urszulo. O matko, będę najdumniejszą obywatelką Polski, mając takiego prezydenta i wspaniałą pierwszą obywatelkę. Katarzyna Rogowska, dobry wieczór pani Uleńko, dziękujemy, że podzieliła się pani z nami swoim Szymonem, kłaniam się nisko. Eliska, dobry wieczór pani Ulo, co za niespodzianka, super, damy radę, nadal walczymy. Pozdrawiamy z Lazurowego. Z Lazurowego, o, tam nas wybierają, widzisz? Panie Piotrze, kocham ją, czytam. Ja tu jestem, tak? Taka pierwsza obywatelka i później jest brzydkie słowo i super, pilotka myśliwca Janiny Pieszedamy, sorry, no to już tam nie będziemy dalej pisać. To jest miłość, którą w ludziach pan obudził, mam nadzieję, to jest serce, rozsądek w głowie, nie ma innej opcji, damy radę. O, jestem. Dobra. Jestem. Bo uciekasz. Stefan z Ignacym, moi synowie po niedzielnej wizycie w Bielsku byli gotowi jechać z wujkiem Szymonem w trasę. Niestety nie mogą jeszcze głosować, mają 4 i 5 lat, rodzice zrobią to w ich imieniu. To dopiero piękna sprawa. Krzysztof Norbert Piechocki. No wreszcie, przyszła Ula i panowie się uaktywnili. To jest dokładnie to. O, kogo widzą moje oczy? Widzisz? Czyli siedzą za żonami, za partnerkami i reagują dopiero jak się pojawiasz. Wspaniałe spotkanie. Pozdrawiam serdecznie panią Ulę i trochę zazdroszczę tych umiejętności w pilotowaniu tak ciężkiej maszyny jak MiG. Ja też zazdroszczę. Przecież boisz się. Nie, nie boję. Ja się boję latać? Nigdy w życiu. Znaczy nie latać, ale byś wsiadł do MiGa? Do MiGa bym wsiadł, raz wsiadłem, tylko bałbym się, żeby on wystartował. To wtedy bym się bał. Okay. Marta Rao, nasza jedna z koordynatorek białostockich, podlaskich, pisze, jesteście wspaniali, dziękujemy. Bardzo dziękuję. Danuta Niewińska, proszę jutro się wyspać i zadbać o gardło, panie Szymonie. Panie Ulu, dziękujemy za pani cierpliwość i wytrwałość. Wiecie, że ja też oglądam wszystkie live'y Szymona, jak go nie ma, więc wiem, co czujecie na tych live'ach teraz, po tej drugiej stronie.
Właśnie, Danuta Bodnar, Pani Ulu, Panie Szymonie, jesteście wspaniali, wielcy kochani, pozdrawiam ze Szczecina i życzę wygranej, choć potem czekać was będzie wielka praca, ale pomożemy. Pomożemy! Aga, siedzę i ryczę, ale pięknie ze sobą rozmawiacie, tak szczerze, takiej Polski chcę, spokojnej i uczciwej. I bardzo fajnie. Wiecie, że ja dzisiaj naprawdę mi łzy więzły w gardle pod tym belwederem? Że no, naprawdę się tak wzruszyłem. Trochę miałem taki moment, jak przyszła ta dziewczyna z Greenpeace, ze słusznym protestem oczywiście, ale trochę tak mnie wybiła emocjonalnie, ale później to znowu miałem tak, no to było tak poruszające, że widzicie, nawet Tomasz Lis napisał później na Twitterze, że było poruszające. Agnieszka Jendreas Wilk. Lata pani nad nami. Mińsk Mazowiecki pozdrawia. Pozdrawiam Mińsk Mazowiecki. Mamy kilkanaście osób w bliskim otoczeniu, które głosują na SH. Moja mama uwielbia Migi, jest wielką fanką. Poproszę. To jest oczywiste, mam wrażenie. Że każdy uwielbia Migi, tak jest. Janina Głogowska. Dobry wieczór, pani Ulu, moja imienniczko drugiego imienia. O, proszę bardzo. Miłego wieczoru. Państwu życzę. Pozdrawiam cieplutko. Mamy już 20 tysięcy prawie obserwujących. Bardzo się z tego cieszę. Dobro niesie się w Polskę. O, to jest zawsze miły głos. Podziwiam pana naprawdę, bo jest pan pierwszym człowiekiem, gdzie dzięki panu zacząłem interesować się polityką. Wierzę, że pan wygra, bo inaczej nie może być. Super, bardzo się cieszę. Mhm. Pan Dariusz Brago, pozdrawiamy z Holandii. Ma pan nasz głos już oddany, panie prezydencie. Mam nadzieję, że zostajemy razem wspólnie na dłużej, by budować nasz kraj. Super. Beata Staturska, kochani, jesteście wspaniali. W was tkwi człowiek, prawdziwy człowiek z krwi i kości. Dziękuję, że jesteście z nami. Henryk Kropidłowski. A, panowie ruszyli. Jesteście piękni, wzorem dla nas. Kochamy was. Zróbcie jeszcze razem dużo dobra w Polsce. Pozdrawiamy wasze siły, pisze pani Lidia Pawłowska. Dziękujemy państwu, całej ekipy Szymona. Będzie dobrze. Szczerze podziwiam panią Ulę za poświęcenie, pisze pan Dariusz Paciej. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Że to doceniacie, bo to nie jest łatwy czas dla nas. Tak. Ale wiemy, że warto i my w to naprawdę wierzymy, że będzie dobrze. Będzie dobrze. Robert Kubik. Panie Szymonie, brzydzę się korupcją i opownictwem, nie daję i nie biorę. Pan nie posunął się do politycznej korupcji, dlatego ma pan mój głos. Dziękuję panie Robercie. Cieszę się, że pan to zauważył i docenił. Ja nigdy nie sprzedam się za stanowiska, tak jak teraz chodziły plotki o tym, że może zrezygnuję, to mi dadzą prezydenta Warszawy i jeszcze jakieś inne rzeczy. Jakby zapomnieli, że to nie oni wybierają prezydenta Warszawy, tylko warszawiacy. Więc to jest właśnie szacunek partii dla demokracji. Po raz kolejny pominięta została najważniejsza osoba w tym wszystkim. Tak, i to jest teraz tak samo jak z partiami, prawda? Że program, a po co wy program jakiś chcecie? Przecież głosujcie. Partia naznaczyła, to głosujcie. Partia powiedziała, na kogo macie głosować, to głosujcie. Nie tak muszą być traktowani obywatele. Anna Wrzeszczyńska. Piękna, mądra para, żeby stał się w końcu cud 28 czerwca i żeby Polacy zrozumieli i zagłosowali na Szymona Hołownię. Sercem i rozumiem, jesteśmy z wami i walczymy. W niedzielę musi pan wygrać. Marysia potrzebuje oboje rodziców. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Moja tęskni. Tak, bardzo tęskni. Jutro będziemy mieli dzień dla niej. Bardzo się cieszę. Bernadeta Siry, mam 27 lat i nigdy nie poszłam na wybory. Dzięki panu idę na swoje pierwsze wybory i głos oczywiście leci do pana. Wiecie, że dzisiaj słuchałem pani, która ma 84 lata i nie głosowała od kilkudziesięciu lat i pójdzie na wybory. Szymon, mamy synka też Szymona, 5 lat dzisiaj, jechaliśmy 100 km do rodziny i synek z dwoma siostrami liczyli banery po drodze i naliczyli około 30. Bardzo dobrze, powiedzcie w której ekipie, w którym regionie, w którym województwie, to odznaczymy naszych wolontariuszy, że tak fajnie to wszystko poszło. Agata Maria Lena, stworzył pan coś niesamowitego, obudził pan serca i nadzieję młodych i starszych, a to jest bezcenne. Szkoda, że w życiu ci dobrze, muszą walczyć mocniej i ciężej, ale warto, trzymam kciuki. Bardzo dobrze. Miłka pisze Zagłoba, cukier mi przez was skacze. To przyśrubuj cukiernicę, Miłka, ale suchar, nie? To było słabe. To było słabe, to był taki suchar kampanii już zejściowy na kilka godzin. Już nie mówić nic? Już. Mamy sucharki. Dziękujemy wam wszystkim za odwagę. Po raz pierwszy w historii RP, pisze Kamil Kamoszka Stachowiak, prezydent i pierwsza dama, tworzą tak doskonały, spójny obraz. Gratulacje i trzymam kciuki. Kamila Perkowska, czy wygrywając wybory, panie Szymonie, będzie miał pan siłę utrzymać tę mądrą, odważną tożsamość niezależnego prezydenta? Po nic innego tego nie robię, panie Kamilo. Tylko i wyłącznie po to. Nie ma innego powodu. Jaś Bełdycki, nasza gwiazda, o której dzisiaj nawet wspomniałem u Moniki Olejnik, mówiąc, że nawet live'y naszego Jasia, z całym szacunkiem oczywiście dla jego pracy, ogląda więcej niż live'y Andrzeja Dudy, więc Jasio stał się gwiazdą. Brawo Jasiu. Jasio ma olbrzymi potencjał, jeżeli
jeżeli chodzi o bycie osobowością medialną, a takich jest niewiele, którzy rodzą się z takim samorodnym talentem, więc Jasiu, będzie dobrze. Zawsze będziemy potrzebowali kogoś o Twoich kompetencjach, również w Pałacu Prezydenckim, więc wierzę, że z nami zostaniesz. Lidia Witczak, szczególne podziękowania dla pana Michała Kobosko. To jest tak sympatyczny człowiek, pozytywny i kulturalny, że zawsze z wielką przyjemnością słuchało się pana Michała i oglądało. Proszę. Ja również. Ja też tak uważam. To jest bardzo miły młody człowiek, który jest, bardzo się cieszę, że ze mną pracuje. I zgadzam się z panią Lidią. Tak, Michał jest bardzo, bardzo w porządku. Szymonie, jest was energia, która wypłynęła wprost od ciebie, zaraziłeś tysiące ludzi dobrą energią. Bardzo się cieszę. Piotr Kramer, w kilku słowach, świetna kampania, super ekipa, wspaniała para prezydencka, pozdrowienia z Nowej Soli. Pozdrowienia dla Nowej Soli, pozdrowienia dla wszystkich Nowosolan, dla Wadima Tyszkiewicza i dla was wszystkich. Jesteście super. Są super, nie? No oczywiście. Ty chyba nie byłaś jeszcze w Nowej Soli. Mm-mm. To musimy pojechać, bardzo ładne miasto. Ja czekam. No, musimy tam na koniecznie... Na wspólne wyjazdy. No, no, pojedziemy do Nowej Soli. Sami będziemy prowadzić, że żadnych wypadków nie było jeszcze, wiesz. Na zmianę. Na zmianę, tak. I później, wiesz, na Orlenie przystanki, tak jak to mamy w zwyczaju. Adrian Martuszewski. Studenciaki pozdrawiają. Studiujemy medycynę 6 rok i chcemy na pana zagłosować. Wprowadzona tarcza 4.0 jest okropna. Więzienie za nieumyślny błąd medyczny to skandal. Tak. To jest skandal, skandal, skandal. Co to ma wspólnego z ratowaniem przedsiębiorców? I jeszcze jeszcze wiecie co, że ze znieważenie prezydenta też będzie bezwzględne więzienie. Więc... O, to pewnie będzie przynajmniej bezpiecznie dla ciebie. Ty uważaj. Ty uważaj, jak ty będziesz coś mnie znieważać, to wiesz, co będzie później. To później pójdziesz siedzieć, a ja będę musiał ci przynosić obiady, których nie umiem gotować, przecież wiesz. To nie przynosi. Daga Skwarska. Zrobiłam 2 plakaty zachęcające do wyborów, sugerujące na wybór Szymona, plus zrobiłam wczoraj posiadówkę i przekonałam kolejne osoby, które się wahały. Mamy to. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Panie Szymonie, przeżyłem już kilka wyborów prezydenckich, pisze pan Sebastian Ozarowicz, ale jeszcze nigdy nie było takiej super pary prezydenckiej jak wy. Dziękujemy. Dziękujemy. Mój 5-letni syn z każdym się wykłóca, że to pan zostanie prezydentem. Świadomość od najmłodszych lat. Jesteśmy z panem i panią Ulą. Pani Agato, to jest tajna broń. Niech działa ten 5-latek i niech walczy. W ogóle dużo dzieci chciałoby na mnie głosować, zauważyłem w tej kampanii. Jest coś bardzo fajnego. Ja wiem, skoro tak mówisz. Zabawię. Moja młodsza córcia Liliana w niedzielę kończy 3 latka, no to trochę starsza od naszej Mańki, więc w jej imieniu idę oddać głos na pana Szymona. Dokładnie tak jest, my głosujemy w imieniu naszych dzieci, nie głosujemy dla siebie, my głosujemy dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. To jest to, o co w kampanii wyborczej, w polityce chodzi. Mhm. Bożena Bożka, wzrusza mnie ten dzisiejszy live, jest cudnie i miejmy nadzieję, że już tak będzie zawsze, uśmiech na ustach będzie, jest nas 19 tysięcy, no tak dokładnie, to już prawie 22. Żółta ekipa dobrych ludzi niosących dobro, miłości, rozmowy, wyrozumiałości, bezstronności, a przede wszystkim bezpartyjności. Pani Ewelina Korwin-Pawłowska, ponoć był pan dziś w Skierniewicach, Rawce? Byłem, to prawda. Piękne miejsce, piękna rzeka. Ja w samych Skierniewicach strasznie żałuję, że nie udało się z panem spotkać, ale pani, między pierwszą a drugą turą przyjadę, jak się dogadamy, przecież co to jest za problem. Proszę, to są nasze polskie dzieci. Gosia Rybacka. Leo Ślad, prawie 9, słuchając wiadomości. Ten Duda to musi zapłacić Trumpowi, że go popiera. On nie robi dobra, bo dobro jest darmowe, nic nie kosztuje, bo daje przyjemność. Koniec, kropka. Widziałaś? Podsumowanie. Widziałaś, jakie dzieci są mądre? To jest coś nieprawdopodobnego. No ja w to nie wątpiłam nigdy. Kochani, macie ten sam kolor oczu, jesteście niesamowici, tacy ludzie powinni nas reprezentować. Masz zielone. A ty masz stalowe. Ula ma stalowe, jak przystało na pilota stalowej bestii, czy coś w tym guście. A ja mam zielone, jak przystało na prezydenta przyszłego, który chce bardzo mocno kłaść nacisk na zielone, na przykład to, co jest za naszą głową. Jak pięknie. Maciek Buchman. Stałem dzisiaj za panią Ulą pod Belwederem i od niej bił spokój, energia i moc. Nie dziwię się, skąd pan ma tyle energii, tylko pozazdrościć. Super. Jesteście wspaniali, z was trzeba brać przykład, czyli uzdrawiacie nie tylko Polskę, ale również rodziny. Łukasz Markowski. Jak dowiedziałem się, że Ula lata migiem, zaraz zakupiłem model oraz zestaw waloryzacyjny. Teraz szukam fotek miga Uli, pozdrawiam. Ale Ula lata na różnych migach, także będzie ich pewnie dość dużo. Nie tylko ja. Nie tylko właśnie Ula. Jacek Sikora, panie Szymonie, brawo za kampanię, w końcu mądre słowa, ale myślę, że teraz będzie trudno, za 5 lat będzie zwycięstwo. Nie, panie Jacku, teraz będzie zwycięstwo. Za 5 lat to już my będziemy w zupełnie innym miejscu, planeta się 15 razy okręci. Teraz musimy wygrać i teraz musimy zrobić robotę. Za 5 lat to już będzie, za 5 lat będzie futro. 5 futer, jak skoro za jutro będzie futro. Nie, teraz. 365 razy 5. Dobra, 365 razy 5 to jest coś koło... Skipi,
Nieważne, nie ma skip. Aludona Rabczewska. Gratulacje dla państwa i uściski dla córki. To dla niej też nie był łatwy czas. Oj tak, mało taty. Mąż były wojskowy, kłania się pani Uli. Bardzo dziękuję. Jesteście cudowni, naprawdę. Nasz prezydent i pierwsza obywatelka, trzymam kciuki za was i ma pan głos mój i całej mojej rodziny i znajomych. Pan też się znowu odezwał. Panie Piotrze. Musimy się chyba spotkać. Ja tu jestem. Chyba się musimy spotkać w inny sposób, panie Piotrze. Ale ja Ulę naprawdę kocham. Bardzo jej było mało w tej kampanii. Taka pierwsza obywatelka, pokażcie mi drugą taką. Panie Piotrze, to nielogiczne. Jeżeli jest pierwsza obywatelka, no to po co mam pokazywać panu drugą? To chyba zrozumiałe, prawda? Panie Piotrze, my będziemy mieli problemy, panie Piotrze. Ja sobie to zapamiętam. Kasiunia Kowalska, Szymon, to była wspaniała kampania. Gorące pozdrowienia dla wspaniałej pani Uli. Kochamy was, wasze Szymonki. No tak, o, ja widziałem te... Polskie właśnie, że idziemy do Szymonów, idziemy do Jurków, idziemy... Naprawdę? No tak się mówi. Tak? Mhm. Fajnie się mówi. Czekajcie, bo ja muszę... W Mazowieckim się tak było. No właśnie, wy na tym północnym Mazowszu to macie takie ciekawe rzeczy w... Szymon, widzieliśmy się w Piotrkowie, żałuję, że nie odważyłem się z tobą dzisiaj porozmawiać, choć czas był trochę ograniczony. No trochę był, chociaż wczoraj akurat w Piotrkowie mieliśmy zapas czasu, ja chyba sobie zrobiłem 700 zdjęć, nie wiem ile to było i też mówiłem wszystkim, jak ktoś sobie ze mną zrobił zdjęcia i nie będzie głosował na mnie, to zdjęcie znika, więc pamiętajcie, żeby wywiązać się. Spala się. W niedzielę, tak, od razu, takie będzie po prostu w niedzielę. Jak tam się pali. O, Kiwcio. Kiwcio, cześć Kiwcio, wspaniały fotograf lotniczy. Kiwcio, witajcie serdecznie, pozdrowienia z Mińska, trzymamy kciuki, odpuszczę tylko przy stawianiu krzyżyka. Bardzo dobrze i później znowu trzymaj kciuki, bo rozumiem, że nie będziesz ostatni w tej komisji wyborczej. Dzięki Kiwcio. Pamiętaj Kiwcio, czwóreczka. Jest z nami pani Bożena Mściwujewska, Kruk, nasza rodzina, bardzo się cieszę, pozdrawiamy ciebie Bożeno i pozdrawiamy też Rysia. Nareszcie pójdę na wybory od 11 lat, bo pełnoletności nigdy nie głosowałem, a teraz jest na kogo głosować. Mam nadzieję, że pan wygra, trzymam mocno kciuki z całą rodziną. Pozdrowienia. Violetta Becker. Panie Szymonie, trochę w oderwaniu od kampanii, czy tęskni pan za Cassisi? Bardzo tęsknię. Bardzo tęsknię, obserwuję co u nich się dzieje, wiem, że fundacje idą super do przodu, bardzo się z tego cieszę. Ale tęsknię bardzo. Tak, to jest jednak kawał mojego życia i mój drugi dom, więc wierzę, że uda mi się jako prezydent Polski pojechać z oficjalną wizytą i ucieszyć te dzieciaki tym, że przyjedzie. Tak, Simoni będzie znowu. Pani Ulu, jest pani cudna. Moja sąsiadka dzisiaj wyznała, że odda na pana głos. Z radości wykosiłam jej trawnik. Pozdrawiam. U nas też by się przydało. I trzymam kciuki. My też zagłosujemy na Szymona. My też zagłosujemy na Szymona. Dziękuję bardzo. Nigdy w swoim życiu nie głosowałam, teraz zagłosowałam pierwszy raz, co prawda korespondencyjnie, ale na pana, panie Szymonie, bardzo dziękuję, pani Klaudio. Moja siostra w Holandii musi pokonać 200 km, żeby na ciebie zagłosować. Warto. Ja głosuję z rodziną w Szczecinie. Pozdrawiam was ciepło. To jest niesamowite. Super. Beata Jaroń. A mnie się łzy ciągnęły dziś cały dzień. Śledziłem pana. Cały dzień przy smartfonie. Jestem całym sercem z panem i panią Ulą. Niech to już się skończy. Pana sukcesem innego wyjścia nie widzę. Sylwia Smoczyńska. Sylwia, pozdrawiam cię serdecznie, Janka i całą waszą rodzinę. Bardzo wam kibicuję. Dzięki za to, że widzicie dobro i że chcecie być coraz bardziej pączkowało. Matylda Kania. Musi pan wygrać. Jesteście wspaniali. Już się nie mogę doczekać niedzieli. Pierwszy raz w życiu mam 33 lata. Zagłosuję za kimś. No jest pięknie. Pani Marta Błyszyńska ze Śląska. Pozdrawiam ciepło i dziękuję za nadzieję. Jak mu pan daje, proszę odpocząć i zebrać siły na drugą turę. Dobrze, pani Marto. Oczywiście. Ale dopiero jutro. Jutro. Pierwsze głosowanie mojej córki i głos mojej córki oddany w Danii. Oczywiście, chcesz herbatę? Mhm. Dziś do pana poszły 3 głosy w Niemczech i żeby do jutra dotarły, to kosztowało 76 euro. Oby się powiodło. To nieźle, naprawdę. Inwestycja. I to jest też niesamowite, że państwo polskie każe płacić, tak. Zamiast zapewnić bezpłatną w ramach umów z państwami, każe płacić obywatelom za to, że mogą spełnić swoje obywatelskie prawo. Coś nieprawdopodobnego. Ile ludzi pisze? Ja też nie interesowałem się polityką z takim zaangażowaniem jak teraz, panie Szymonie. Na mojej liście zakreśliłem numer 4 i wysłałem do Oslo. Super. Kasia Grodzicka, pozdrawiamy i ciebie, i Bartka Wejmana. Ula, Szymon, damy radę po prostu. Ania Stolarek, brawo. Cześć, Mińsk Mazowiecki trzyma kciuki. Trzymamy kciuki, Ania. My to za ciebie też trzymamy, Aniu, żeby wszystko było dobrze. Wierzymy, że tak będzie. Jesteśmy o tym przekonani. No i głosujcie z Jackiem w niedzielę.
Natalia, Anna Woźnica, jesteście prawdziwi, szczerzy, chcę taką parę prezydencką, nigdy nie przeżywałam tak wyborów jak teraz. Trzymają kciuki, rozkręciliście ruch obywatelski. To się musi udać. Kasia Rakowska, witam, jesteście wspaniali, tyle spokoju w was. Pragniemy właśnie takiej Polski pełnej szacunku, spokoju i miłości. Ja też. Ojej, dlatego live'y zawsze są takie emocjonujące. Widzę waszą prawdę w oczach. Cała rodzina, wujcik i nasi znajomi idą zwarci do urn, bo wiemy, że z wami damy radę. A my z wami. O, proszę, to sukces. Tomasz Bartoszewicz. W niedzielę zagłosuję na pana 90% mojej rodziny. Więcej nie ugrałem, ale to i tak sukces. W marcu jeszcze o panu nie słyszeli. No to pan zrobił robotę, panie Tomku. Gratulacje, gratulacje. Pafarki. Maria Borecka. Byłem dzisiaj na spotkaniu pod Belwederem. Mogłam bez przeszkód porozmawiać z panem Szymonem, z panem Kobosko i panem Cichockim. Było super, zrobiliście niesamowitą robotę. Zrobimy tę robotę. O, teraz będzie zadanie. Megi pisze, panie Szymonie, proszę powiedzieć coś do mojego taty, którego usilnie namawiam do zagłosowania na pana w pierwszej turze, Aleksander Gliwic, tato Małgosi z UK. Panie Aleksandrze, ja i moja żona Urszula, Brzezińska Hołownia, bardzo pana, panie Aleksandrze z Gliwic prosimy, żeby dał pan mi szansę, nam szansę na to, żebyśmy zainstalowali w Polsce pierwszego naprawdę bezpartyjnego prezydenta. Gorzej już nie będzie, panie Aleksandrze. A może być tylko lepiej. Może być tylko lepiej i my wiemy, jak zrobić, żeby to lepiej było, żeby prezydent był takim prezydentem, który rozdzieli skłócone ze sobą partie polityczne i zrobi to, co zrobiliśmy w kampanii. A żadna partia polityczna tego nie zrobiła, bo one tylko szczuły jednych na drugich. Zrobiliśmy wspólnotę. Pokazaliśmy, że bardzo różnych ludzi można połączyć w jedno. Więc panie Aleksandrze, proszę, żeby dał mi pan szansę. Pokornie proszę. W niedzielę zagłosować na mnie i będzie mógł mnie pan z tego rozliczyć, z tej obietnicy zrobienia lepszej Polski. Obiecuję to panu. Wszystkiego dobrego. Proszę mu zaufać. Powiedziała Ula. Zna się na tym, co robi. A Ula wie, co mówi. Będzie dobrze, to najlepsza kampania, wspaniały kandydat, piękna para. Pozdrawiam panią Ulę. Pamiętacie o Wspieraj Hołownia 2020.pl, tak? Ja też zrobiłam przelew. Zrobiłaś przelew teraz? O, proszę bardzo. Też się wspieram. Ta użytkowniczka lubi to. Tak, ta użytkowniczka poleca tę zbiórkę. Więc... Ja słucham tych live'ów swoich i potem sama się wkręcam i się dzieje. Dziękuję wam bardzo za te wpłaty. Musimy zrobić te 2,5 miliona, wpłacać można jeszcze jutro, ale już dzisiaj chcielibyśmy je mieć, bo naprawdę powydawaliśmy tyle pieniędzy na różne mechanizmy dotarcia do was, no zalaliśmy po prostu cały świat naszą miłością, więc mam nadzieję, że będziemy i z tych naszych akcji bezpośrednich, czyli tych 15 tysięcy drzwi do drzwi, z tych 360 skoordynowanych akcji wczoraj, z tego 72 godziny mobilizacja i piąteczek do Szymona, dla Szymona i akcji facebookowej będziemy mieli tysiące, setki tysięcy przekonanych, jestem o tym przekonany. No ale też musieliśmy co nieco za dostarcie zapłacić, bo Duda też wykupił jakieś horrendalne ilości reklam akurat w ten piątek. Ostatnie dwie dyszki poszły, stawiamy krzyżyk na czwórce, ściskamy kciuki do bólu za powodzenie 28. Na drugie mamula. Pozdrowienia dla pani Uli. Bardzo dziękuję dobrze. Dziękuję pani Basiu. Pozdrawiam. Katarzyna Szum. Jeju, od was bije taka miłość, że aż człowiekowi robi się ciepło na sercu. Żadna para nie jest tak autentyczna jak wy. Dziękuję bardzo. Będąc za granicą zdobyłam 10 osób, może więcej, bo dali głos na pana Szymona. Jestem z Białegostoku. Bardzo dobrze, pani Elżbieto. Bardzo się z tego cieszę. Wrocław, Włodawa pozdrawia, województwo lubelskie, no przecież wiem, bo dziwiam was, jesteście mega mocni, razem zdobędziemy góry. Pani Macieja, teraz powiem suchar. Pamięta pan na Bugu we Włodawie było 187, przybyło 7, jak o tym mówili w radio, więc oby w niedzielę tam przybyło nie 187, tylko 2087 i żeby Włodawa zagłosowała na dobry wybór. Bardzo się cieszę. Łukasz Chopek, Obłąk. Wracam do domu po pracy, jadę pociągiem płacząc ze wzruszenia, bo wyobrażam sobie, że ta niedziela będzie dla nas. Panie Łukaszu, niech pan nie płacze, bo zaraz ci koledzy od Bosaka przyjdą i będą pana trollować, tak jak mnie trollowali przez 3 miesiące za to, że wtedy ze wzruszenia zapłakałem nad konstytucją. Czy nie konstytucji. Powinni mieć w ogóle kanalików łzowych. Nie powinni. Ja myślę, że wyborcy Krzysztofa powinni po prostu usuwać. Powinien być taki refundowany program usuwania mężczyznom kanalików łzowych i wtedy będzie tak, jak powinno być, i wpisać to do programu ochrony zdrowia. Pozdrowienia dla was wszystkich. Tak jest. Mateusz Sternel. Pisze rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna. Szymonie, jako jedyny kandydat wsparłeś w tak trudnym czasie dobrym słowem artystów i nas ludzi nie
niewidzialnych realizatorów i techników. Wielki szacun, zrobimy to razem. Tak, mówiłem o tym i cieszę się, że to zauważyliście. O branży koncertowej, o branży kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem techniki. Nie tylko artystów. Była szczególnie ważna w okresie koronawirusa, bo ludzie szukali jednak ukojenia i koncerty online. Też. Ale Nawet mi dawały ukojenie w takich trudnych momentach. Ale mnóstwo ludzi dostało też, bardzo mówiąc kolokwialnie, w plecy. Oczywiście. Tym, że nie było pracy dla oświetlaczy, dla organizatorów koncertów, dla dźwięku, dla reżyserów, dla techniki sceny. Ja przedstawiłem swój postulat, o którym głośno mówiłem, 80% zwrotów kosztów, kosztorysu za podpisane umowy na eventy, 80% pensji minimalnej przez 6 miesięcy dla wszystkich pozostających bez pracy, wsparcie samorządów, które często zamawiają takie właśnie eventy, tą korona subwencję, o której mówiłem, no i wreszcie doprowadzenie do sytuacji, w której ludzie kultury będą podlegali, które będą ubezpieczeni po prostu. 95% z 300 tysięcy ludzi pracujących w branży kultury w Polsce nie korzysta z dobrodziejstw kodeksu pracy też na przykład. To trzeba zacząć wreszcie systemowo regulować i cieszę się, panie Mateuszu, że to zauważyliśmy. Ja będę o was też walczył, bo przecież ja tych ludzi dobrze znam z wieloletniej pracy dziennikarskiej. Jeszcze jak pracowałem w działach kultury, czy później w wielu innych miejscach, w telewizjach, jesteście niezwykle potrzebni. Bez was nie będzie całej tej kultury. Nie będziemy mogli widzieć artystów. Nina Mierzwiak, jestem z wami. Pierwszy raz, nie mogę doczekać się głosowania i pójdę na nie z wielką radością i na żółto. Super. Pani Dominika Marcinkowska, 28 czerwca obchodzimy z mężem 12. rocznicę ślubu. Mamy nadzieję, że ten dzień będzie zapamiętany na długo. No. I my też mamy taką nadzieję. Tak. Może to będzie nasza nowa rocznica ślubu. Ślubu z Polską, prawda? Tak, bardzo. Ze wszystkimi. Bardzo się z tego będę cieszył. Zaraz będziemy zbliżać się do końca. O, pani Oliwia lubi moje suchary. No tak, pani Oliwio, jest pani naprawdę niezwykle miłosierną osobą. Bardzo pani dziękuję za to, co pani tutaj napisała. Jeszcze się napiję herbaty. Czyli wierzysz, pani Oliwi, że... Teraz ja się napiję herbaty zielonej, a ty powiedz coś państwu. Nie zrzucaj teraz na mnie tego obowiązku, mogę przeczytać ewentualnie. Pani Kalina napisała: panie Szymonie, jest pan nadzieją na cudowną, lepszą Polskę. Po wielu, wielu latach zaufałam w końcu komuś i kto ma moje 200% mojego zaufania? To chyba o tobie. To o mnie i bardzo się z tego cieszę. Piotrek Krzyszka: tak twórczej, innowacyjnej, obywatelskiej, kreatywnej kampanii wyborczej jeszcze nie było, to absolutnie nowa jakość w polityce. Oh yeah, zrobiliśmy to. Zrobiliśmy najlepszą kampanię naprawdę ever. Ja takiej nie widziałem. Zawsze było smutne rozklejanie plakatów. Albo standard. Tak, albo postawimy scenę, zwieziemy działaczy z terenu autobusami i będą wiwatować i mówić: jesteś najlepszy. A myśmy zrobili ruch obywatelski. Wiecie, książki o tym będą pisać. Ja wam słowo daję, że będą pisać i nie tylko ja je będę pisać. I to dzięki wam. Nie możemy się doczekać spotkania z wami. Marzy nam się żywa biblioteka, o której pan mówił w Opalenicy. Tak jest, to jest jeden z moich super... Wyszy marzą te twoje pomysły, na które tak, na Belweder. Ja się tego nie mogę doczekać. Wiecie, żeby już nasze było, żeby klucze nam dali, żebyśmy mogli w tym Belwederze robić i żywą bibliotekę, i teatr bezdomnych, i spotkania z tymi wszystkimi, z którymi chciałem robić. Żeby jak to było prezydent... miejsce dla ludzi, a nie tylko tak, zamknięte. Nie? Tak, tak, żeby to była prezydentura, która patrzy ludziom w twarz. Żeby Rzeczpospolita miała ludzką twarz dla nich. A nie tylko długopisów, biurek i jakichś urzędników. No, żeby się poczuli zatroszczeni, potrzebni. To nie tylko PBN, to nie tylko sprawy zagraniczne, ale to po prostu to, o czym mówiłem wczoraj na live'ie. Opowiadacz historii, narrator, czuły narrator, o którym mówiła Olga Tokarczuk w swoim wykładzie noblowskim. Tego nam dzisiaj w Polsce trzeba. Czułego narratora. Kogoś, kto pozbiera nasze nitki w całą tkaninę. I sprawi, że ta tkanina będzie cała, będzie silna. Będzie taka, jaka Polska powinna być. Karolina Hołowniak-Usior, moja krewna. Dziękuję ci, Szymon. Ta przygoda zmieniła moje życie. Chyba nas wszystkich trochę zmieniła. Bardzo mocno zmieniła. Bartosz Mokrzycki, pani Ula i dużo serduszek. Panie Bartoszu. Także ja tu za ciebie puszczam oczka. Ja tu jestem. Weź przestań, proszę cię, Miś. No jak możesz tak po prostu robić? Przecież... To jest przyjacielskie. A, przyjacielskie. No dobra, okej. Okay. Artur Karczewski, nie zapomnijcie o panu Jacku Cichockim, on też medialnie bardzo dużo wniósł w pozytywny obraz kampanii Szymona. Tak, Jacek z tą swoją siłą spokoju, z tym swoim niewzruszonym optymizmem, z tą swoją niewzruszoną merytoryką, oni wszyscy skaczą sobie do gardeł, oczy sobie wydłubują, wiszą sobie u tętnic, a Jacek spokojnie, metodycznie wykłada swoje. To jest coś nieprawdopodobnego, ale Jacek, to też wam zdradzę jako szef sztabu,
jest, on potrafi naprawdę wycisnąć z ciebie ostatnie soki. On potrafi zadzwonić w nocy i zapytać swoim czułym, ciepłym głosem: słuchaj, a czy masz jeszcze przestrzeń na przeczytanie dwóch dokumentów i odbycie czterech rozmów, ponieważ właśnie teraz musisz je odbyć i nie możesz ich odbyć rano, a poza tym mamy Zooma postawionego z 51 osobami i musisz zrobić to natychmiast. Może nie kładź się. Może właśnie. Jacek jest niesamowity w wyciskaniu z ludzi rzeczy, które są do zrobienia. Ale robi to w taki elegancki sposób. Ojej, tak, to jest... Może nie chcesz mu odmówić. Kiedyś jeden mój znajomy, co był ministrem u pewnego premiera, powiedział, że premier go wezwał, on poszedł do premiera, wyszedł od premiera, idzie po tych schodach w kancelarii i mówi: co za człowiek, niesamowity, ile on dźwiga na swoich barkach, jak on potrafi to wszystko poukładać, rozmowa z nim zawsze taka inspirująca. Potem się zatrzymał i mówi: hej, ale on mnie właśnie zwolnił. I Jacek ma taką umiejętność, że nie wiesz, jak to się wydarzyło, ale właśnie musisz zrobić kolejną robotę. Ale to wspaniały szef sztabu i cieszę się, że z tak wspaniałymi ludźmi pracuję, bo mam naprawdę wspaniały sztab, wspaniały zespół ludzi. Mógłbym wymieniać ich przez najbliższą godzinę, ale wszystkim z nich jestem wdzięczny. I Jackowi, i Michałowi, i Oldze, i Basie Labudzie, i wszystkim, całej ekipie kamperowej, wolontariackiej, Jadze Buczyńskiej, Karolowi Wilczyńskiemu, Mateuszowi Luftowi, Bartkowi Wejmanowi, Pawłowi Cywińskiemu, Filipowi Katnerowi, wszystkim. Umawiam się z wami, że w przyszłym tygodniu wszystkich ich wymienię, bo muszę to zrobić. Uf, zdążyłem, pisze Marcin Stańczyk, trzymam mocno kciuki za niedzielny wynik, garderoba przygotowana, więc pozostało rozpocząć odliczanie do otwarcia lokali wyborczych. Idziemy po drugą turę. Bardzo dobrze. Pozdrawiamy z Wiednia, pisze pani Anna. Słucham pana z mężem, którego próbuję przekonać do głosowania na pana. Idzie opornie, ale mam nadzieję, że przez 24 godziny jeszcze się uda przeciągnąć go na jasną stronę mocy. Niech pani użyje wszystkich narzędzi. Bezwzględnie. Hołownia2020.pl. Niech czyta program, niech się przekonuje, niech zobaczy, czy znajdzie lepszy, niech zobaczy nasze materiały na wszystkich możliwych kanałach i niech podejmie odpowiedzialną decyzję. A ona skąd może być... Skąd bierzesz siłę? Tylko jedna. Skąd ja biorę siłę? Od ciebie, kochanie. Właśnie dlatego. Równowaga. Oglądamy was z Austrii, z moją 3-letnią córką. Cały czas mówi: o, tata i mama, ode mnie przyszli rodzice narodu. Poważna sprawa. Mm-hmm. Czekajcie, tylko jest może... deklaracja. Prawda? Rodzice narodu, ładnie powiedziane. Kinga, a czy pójdziemy jeszcze kiedyś na pizzę w Londynie koło Brompton Oratory? Pewnie, że pójdziemy. Z Bartkiem Rajewskim, z całą ekipą z tej wspaniałej londyńskiej parafii. No. Dziękuję jeszcze raz za odwagę, że ci się chciało, za tę energię. Pozdrawiam, uda się. No pewnie, że się uda. Co ma się nie udać? Nam się nie uda? I Sławomir Zarzecki. No nie, no wy nas wykończycie. Pozdrawiam serdecznie, cieplutko z Lazurowego Wybrzeża. Moja żona jest liderką i pomagam dzień i noc. Dzięki, panie Sławku. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy Lazurowe Wybrzeże. Jak już wygram, to może tam przeniesiemy przynajmniej nasze jedno biuro? A nie, to już wy macie tam biuro. No to będziemy przyjeżdżać w odwiedziny. Ja będę często przyjeżdżał do naszego biura na Lazurowym Wybrzeżu i będziemy wozić tam wszystkich wolontariuszy, bo jesteście wspaniali. I co jeszcze ja tutaj mam? Pan Cichocki też dobrze wypadł dzisiaj w 1-1. Pełny szacunek dla was wszystkich, całej ekipy i pracy wolontariatu. Pozdrawiam serdecznie. Can you please translate your program for English? Tried my best to explain all to my English friends. You are both just wonderful. Thank you. Oh, thank you. So nice. Na panią Ulę mogłabym patrzeć i patrzeć, urzeka skromnością i wysyła mnóstwo ciepła. Murem za Hołownią. Też bym mógł patrzeć na ciebie i patrzeć, przyznaję. Korzystaj. Magda Żynda. Ja przekonałam po ciężkich trudach narzeczonego, cały czas mówił o kosiniaku, ale posłuchał pana i głosuje na pana. W zamian za to ja muszę zrobić pierogi ruskie, za to, że zmienił zdanie, ale warto. Zrobimy kosiniaka premierem kiedyś. Pani mu powie na pocieszenie. I może się tam jakoś, że nie pierogi, tylko herbatę mu pani zrobi albo kawę i jakoś się tam dogadacie. Będzie dobrze. Ale bardzo pani dziękuję. Pietro Czernone. Myślę, że zawstydził pan wielu polityków, wprowadza pan nową jakość i profesjonalizm do polityki. Dziękujemy. Tak, i dlatego oni mają z tym taki problem, mówiąc zupełnie wprost. Pierwszy raz w życiu mam nadzieję, że w moim kraju coś się zmieni, to będzie zmiana na lepsze. Żółta rewolucja. Tak jest. Ewa Friedman. Szkoda, że dzieci nie mogą głosować, są często mądrzejsze niż dorośli. Pełna zgoda. Trzymam kciuki cały czas. Matko, ile komentarzy. No, ale jak mamy tylu obserwujących... Ojej. Liczymy, że 28 czerwca Polska odrodzi się na nowo. Wszystkiego dobrego i życzę powodzenia. Pierwszy raz idę na wybory z wielką chęcią. Trzeba głosować na Szymona. Nawet nie jedną osobę namówiłem, żeby oddała głos na Szymona. Łyk zielonej herbaty. Kamil Jankielewicz. Aż sam się zdziwiłem, że moja żona Karolina, która nigdy nie angażowała się w politykę, chodziła door to door i rozdawała ulotki. Córka Patrycja zbierała zimą podpisy pod TVN, a mój 6-letni Franek...
agitował ze mną na Wilanowie. Zrobimy to. Super, panie Kamilu. Fantastyczna rzecz. A co z żółtymi trzewikami? Miały być dzisiaj, może nałoży je pan na Narodowy, gdy spotkały się wszystkie żółte słupy. Pani Celino, są w samochodzie na dole. Założę je dzisiaj na zakończenie kampanii na pewno, bo nie będę już chodził w tych półbutach. Drugie zdarłem, czy zdzieram właśnie po kampanii. Mam nadzieję, że pójdą na jakąś aukcję i będzie dobrze. Pani Edyta pisze ważną rzecz. W niedzielę jedziemy do Brukseli oddać głosy na Ciebie, ponieważ pakiety wyborcze przyszły za późno, nie zdążyliśmy wysłać. Bardzo dobrze, że pozwolili działać konsulatom i ambasadom w tym trybie do 21 w niedzielę, więc jedźcie, wrzućcie, ale nie poddajemy się. Druga tura nasza. Katarzyna Gacek, kochani, już za Wami tęsknię, za porannym live'em. Przeżyć jutrzejszy dzień. Jak żyć, Panie Prezydencie, jak żyć? Dziękuję za te lekcje kreatywności. W Szwajcarii oglądają nas z tatą, szwagrem, mamą i dziećmi. Wreszcie się spotkaliśmy po 6 miesiącach i mamy tu rodzinny zespół agitacyjny. Bardzo dobrze, tylko pamiętajcie, że jak wyście już zagitowali wewnątrz, to się nie agitujcie do wewnątrz. My musimy wyjść z naszej bańki. Tak jest, musimy wyjść z naszej bańki i przeagitować tych, którzy jeszcze nie są przeagitowani, a nie dorzeźbiać Wenus z Milo naszego przekonania o tym, że wiemy, na kogo mamy głosować. Przed chwilą przekonałem panią, aby na pana głosowała. Będzie w komisji wyborczej. Tylko to jedno z drugim się nie wiąże. Ja też kupiłam dziś specjalnie na wybory żółtą bluzeczkę. Nie można mówić, ale wygląd może mówić. O mój Boże, co tu będzie? W końcu ktoś chce oddzielić kościół od państwa. To jest tragedia, że księża w kościołach namawiają do głosowania na PiS. No zobaczymy, może tym razem będzie naprawdę dobrze. No i ostatni komentarz. Mój mąż pierwszy raz po operacji kręgosłupa wyjdzie z domu w niedzielę, żeby zagłosować na pana. Ma pan nasze głosy, pozdrawiamy i trzymamy kciuki. Dużo zdrowia. Dzięki. Szymon, ty musisz się sklonować. Przynajmniej dwa razy. Jeden będzie prezydentował, drugi spotykał się z nami, a trzeci dla Uli i Mani. Pozdrawiam was serdecznie. Dlatego to będziemy... Oryginalny. Każdy. Jak w klonowaniu, to oryginalny jest każdy. Będziemy wspierać polską naukę w tym zakresie. Magda Kucharczak. Czy ma pan jakiś program, plan dla samotnych rodziców, tak aby mieli możliwość istnieć i spełniać się zawodowo oraz być dziećmi na co dzień? Tak, pani Magdo. Jakbym powiedział, Kazimierz Górski, trafiła pani w sedno tarczy. Otóż mamy taki program. Zapraszam panią na stronę hołownia2020.pl. Tam jest takie drzewo, symbol naszej kampanii. Jak pani wejdzie na zakładkę Rodzina 2050, to znajdzie tam pani mnóstwo propozycji właśnie dedykowanych takiej sytuacji, o jakiej pani pisze. Bardzo się z tego cieszę. I słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za ten live. Dziękuję. Za to spotkanie. Za to, że mogliśmy tak podsumować pierwszy etap kampanii. Dla nas to było... Drugiej kampanii. Dla nas to było wielkie wydarzenie. Ja jeszcze na koniec chciałem powiedzieć od siebie... Mogę się odgiąć, kochanie, jeszcze tak trochę do tego? Bo muszę się tak odgiąć. O, ale nie, tu się też przygnij oczywiście. Że... Okej, okay. Ja tak cię obejmę. Dobra. Chciałem wam powiedzieć, że chciałem... Nie chciałem wam powiedzieć, że chciałem. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy się w tę kampanię zaangażowali. Mojemu sztabowi, wam wolontariuszom, bo robicie taką robotę, że to się po prostu w głowie nie mieści. Nie miałem czasu, ani sił, ani możliwości, żeby podziękować każdemu z was, z 15 tysięcy z was wspaniałych ludzi osobiście, ale obiecuję, że to zrobię przez tych 5 lat. Że każdemu z was osobiście podziękuję za to, co zrobiliście dzisiaj dla Polski. I to, co wytuptaliśmy, zrobiliśmy, wydarliśmy w ciągu tych kilku miesięcy, zostanie z nami na zawsze. Zrobiliśmy mega robotę. Przygotowaliśmy grunt, przygotowaliśmy drogę i mam nadzieję, że teraz przejdzie po niej tyle milionów Polaków, ilu potrzeba, żebyśmy te nadzieje wcielili w życie. Żeby już nie PiS i nie Platforma, tylko obywatele Rzeczpospolitej Polskiej odzyskali ją wreszcie dla siebie. Żebyśmy nie zajmowali się ich problemami, a naszymi problemami. Wierzę, że będzie nas wystarczająco dużo. Chcę serdeczne słowa uznania przede wszystkim skierować do tych moich kolegów, którzy w tych dniach, teraz, oznaczyli się na Facebooku, że na mnie głosują, którzy powiedzieli, że na mnie głosują, którzy natychmiast zebrali mnóstwo hejtu od wyborców, przede wszystkim Platformy, ale też i innych kandydatów. Zostali zalani. Później widziałem, że wielu z nich zaczęło się wycofywać rakiem z tego poparcia, zaczęło się tłumaczyć. Kochani, nie musicie się niczego wstydzić, nie musicie się niczego bać. To nie jest tak, że jeżeli mówicie głośno, na kogo głosujecie, popełniacie jakąś zbrodnię. Przeciwnie, jesteście dorosłymi, świadomymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, którzy korzystają ze swoich praw. A w wyborach nie ma głosów zmarnowanych. Nie dajcie opowiadać sobie bajek. Raz jeszcze apeluję, że trzeba głosować na silniejszego, bo ma szansę wygrać z Dudą. W pierwszej turze nie wygrywa się wyborów, wygrywa się w drugiej. Nieważne, kto będzie najsilniejszy w pierwszej. Ważne, kto będzie najsilniejszy w drugiej. A ja mam w tym zakresie największy potencjał. Prostujcie te błędy, które partie rozsiewają. Prostujcie je, bo to będzie dobre dla Polski. Kochani, mam do was jeszcze na koniec, po tym podziękowaniu i przestrodze, dwie prośby. Pierwsza jest taka, żebyście naprawdę pamiętali o tej naszej zbiórce Wspieraj Hołownia 2020.pl, bo
bo trzeba, naprawdę, uwierzcie mi, bo może jeszcze przez tych kilka ostatnich godzin, dzięki tym maszynom, które odpaliliśmy, zrobimy te roboty. A teraz bardzo was proszę o to, żebyście zrobili jeszcze jedną rzecz. Żebyście uruchomili broń atomową. Na stronie popieram hołownia2020.pl możecie dostać template'y, wzory SMS-ów, które możecie wysłać do swoich znajomych. Natomiast ja proszę was, żebyście teraz, w tej chwili, wysłali SMS-a do wszystkich z zakładki kontaktu w waszym telefonie i napisali tam po prostu: nie ma czegoś takiego jak zmarnowany głos. Hołownia nie ma szansy, dajmy mu ją. Albo jakikolwiek inny SMS, który weźmiecie sobie z naszej strony. I jeżeli wyślecie to teraz do wszystkich kontaktów w waszym telefonie, to będzie naprawdę akt dużej odwagi, to będzie akt dużego wsparcia i zobaczycie, że złowimy kolejnych ludzi i dołączą do naszej nadziei, zaczną pytać, zaczną dopytywać, zacznie się dyskusja. I jeszcze jedna prośba, ostatnia. Na tym Facebooku znajdziecie kilka dni temu post Łukasza Krasonia, mojego wspaniałego doradcy i współpracownika, który mówi o naszym projekcie dla osób niepełnosprawnych, pełnosprawni. Chciałbym być prezydentem, w którego Polsce osoby z niepełnosprawnościami, osoby słabe na wszystkie możliwe sposoby, chore, rodzice dzieci chorych na choroby rzadkie, osoby borykające się z samotnością, z wykluczeniem, poczują się wreszcie jak w domu. Ten post, znaczy ten spot, to tak naprawdę jest kwintesencja naszej kampanii i naszego myślenia w pewien sposób o Polsce, o wrażliwości. Wyślijcie go proszę komu się da, roześlijcie, szerujcie na swoich tablicach. Właśnie ten spot, właśnie teraz. Bardzo was o to proszę. Mamy też inne fajne spoty, jak chcecie. Wrzuciliśmy wczoraj i dzisiaj bardzo fajne dwa, więc możecie się też im przyjrzeć. Ale ten post z Łukaszem naprawdę zrobi nam olbrzymią dobrą robotę. I zrobi ją Polsce, jeżeli Łukasz zostanie tym, kim chce, żeby był, czyli koordynatorem, pełnomocnikiem prezydenta do spraw osób z niepełnosprawnościami. O to was proszę. O ten spot, o ten SMS i o zbiórkę. I wierzę, że w niedzielę będę miał wam do przekazania dobre wiadomości. Pamiętajcie, nawet jeżeli exit pole pokażą trzecie miejsce, to my będziemy czekać do wtorku na oficjalne dane PKW, żeby zobaczyć, że to miejsce jest które? Pierwsze. Bo oczywiście nie będziemy się bawić w żadne drugie tury, tylko mamy wygrać w pierwszej turze, żeby oszczędzić sobie czas, pieniądze i szybciej móc wziąć się do roboty. Widzę, że już państwo linkują ten post, ten spot Łukasza. Bardzo się z tego cieszę. Słuchajcie, tak bym sobie siedział i gadał do was, bo mi się nie chce przestać gadać. Nie wierzę w to, że to się kończy. Wierzę w to, że musimy zrobić wszystko, żeby w niedzielę zaczęło się od początku. Ja wierzę, że tak będzie. Podskórnie wszystko mi mówi, że tak będzie. Ale to wy zdecydujecie, nie ja. To ja nie jestem Jarosławem Kaczyńskim, żeby Polska działa się w mojej głowie. Polska dzieje się w was. I ja zrobiłem, co mogłem, a teraz po prostu pokornie proszę was o głos. I o to, żebyśmy wszyscy wspólnie dali tę nadzieję Polsce, na którą ona tak bardzo zasługuje. Pokazaliśmy przez pół roku, że niemożliwe jest możliwe. Zrobiliśmy taką Polskę, o jakiej sami marzyliśmy. Będziemy o tej kampanii będziemy opowiadać naszym wnukom. Mówię wam, tak będzie. A teraz zróbmy tak, żebyśmy Polskę zrobili taką, żeby te wnuki, którym będziemy opowiadać o tej kampanii, nie musiały z niej wyjeżdżać, mogły z niej zostać, w niej zostać i czuć się w niej jak w bezpiecznym, troszczącym się o nie domu. Wszystkiego dobrego. Wygrajmy te wybory w pierwszej turze. Naprawdę. Co ty na to? Jestem za. Tak, naprawdę. Słuchajcie, patrzcie, ile kart nie zmarnujemy, ile ludzi będzie mogło wcześniej na wakacje pojechać, a my zajmiemy się od razu tą robotą. Pierwsza tura, kochani. Do roboty. Wszystkiego dobrego. Dobranoc. Odpocznijcie trochę. Odpocznijcie. No i do zobaczenia w niedzielę.